Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Autaktywni. Moi drodzy, fajny odcinek. Samodzielne usuwanie głębokich rys i tu słowo klucz. Tylko na lakierze bezbarwnym. Oj, na pewno jak ktoś dotrwał już do tego momentu, no gdzie tam, samym lakierze bezbarwnym to wystarczy tylko przepolerować. Jak jest tam klar, baza, podkład, rudaż wychodzi, to jest problem. Jeszcze na srebrnym, jakiejś szarości, to jest problem, a nam na bezbarwnym to tylko wystarczy tam przepolerować i już jest. No nie, moi drodzy, na pozór wydawałoby się, że coś, co nie jest problematyczne, no to jest problematyczne, no bo jak Wam to wytłumaczyć, jak coś już jest popsute, nie, tam zwaliło się, no to podejść jeszcze ostatnią cegłę tam kopnąć, no to za wiele już nie zaszkodzimy, nie, ale coś, co można jeszcze uratować, no jak to spieprzymy, brzydko mówiąc, no to no jest ból dupy troszkę. Ktoś się na mnie obrazi, ktoś się pogniewa, no bo wiele już jest odcinków na YouTubie o tego typu naprawach sam. Mam zupełnie inne zdanie na temat tych napraw, zupełnie inne podejście. Myślę, żebyście mogli tak dokładnie zrozumieć, o co mi chodzi, no to niestety musicie obejrzeć ten odcinek łącznie z podsumowaniem, no bo tam będzie jeszcze wiele rzeczy wyjaśnionych. Nie przedłużam, zaczynamy. W dzisiejszym odcinku posłużę się uszkodzoną maską Volvo XC90, najnowszy model, kolor 724. Tutaj przykryłem to papierem, żeby nie straszyło tak mocno maska po kraszu, ale z oryginalną powłoką lakierniczą. Już Wam pokazuję. Płytka do kalibracji. Aluminiowa. Cenna informacja, bo maska jest aluminiowa, więc zobaczcie, mamy 0. 80. 70 i takie wartości najczęściej są tu spotykane na tej masce. Jest gdzieś 9 dyszek, ale no to jest taki odchyłek, najczęściej 70-80. Załóżmy teraz, że ta maska jest na naszym samochodzie, czy też drzwi i dochodzi do czegoś takiego. I widzicie, żebyście mogli dobrze zrozumieć wstęp, no to tu już nie ma problemu. To już nie jest problem. Wiecie dlaczego? No bo tu już klamka zapadła, z tej sytuacji już nie ma powrotu. Użyję przenośni teraz, żebyście mogli zrozumieć, o co mi dokładnie chodzi. Wiecie, te stałe dwójki, nie? Czy tam jedynki, one są tylko raz. Słuchajcie, tylko raz. Już nigdy, jak wyleci, będziecie, wdamy się w bójkę, wiecie, ktoś tam skopnie, wyleci ząb. Taki już nam nigdy nie odrośnie. Tak samo jest z fabrycznym lakierem. Tego samego, co zrobiła fabryka, oczywiście jeśli tam wszystko poszło zgodnie z procedurami, jeśli nie było powtórne lakierowanie, ale jeśli wszystko poszło zgodnie z planem i lakierował to automat, wszystko odbyło się tak jak powinno, no to tego, co zrobiła tutaj fabryka, to już nigdy nikt Wam nie odtworzy. Wiecie, tu też implanta wsadzimy, nie? No, świecić się będzie nawet lepiej, być może nawet równiejszy będzie, nie? Tutaj też lakiernika znajdziemy, też nam polakieruje, też się będzie świecić, równo będzie, słuchajcie, na lustro nam nawet wytnie, nie? No ale tu i tu to już nie ta odporność, nie? Tutaj na bakterie, a tutaj mechaniczna, no żaden lakiernik w refiniszu nie wstawi nam tej maski w temperaturę, w której zazwyczaj w piekarniku przygotowujemy sobie jedzenie, no bo temperatury w fabrykach wygrzewania elementów po lakierowaniu czy to całej karoserii, no to właśnie takie temperatury rzędu nieraz i 180 stopni. Coś, czego my w refiniszu, moi drodzy, nigdy nie będziemy mogli zrobić i nie zrobimy. I jeszcze raz powtórzę, tutaj nie ma już absolutnie problemu. Słuchajcie, co się stało, to się nie odstanie. Pozamiatane już, fabryczny lakier przecięty, baza fabryczna przecięta, podkład przecięty. Słuchajcie, teraz to tylko szukać lakiernika lepszego, gorszego, samemu coś kombinować lepiej, gorzej. Ząb wyleciał, słuchajcie, lepszego dentysty, gorszego, no. Wiecie, o co chodzi, a wiecie, gdzie jest problem? Patrzcie. Tu jest problem, bo tu wszystko jeszcze da się naprawić, ale przez brak naszej świadomości, wiedzy bądź odpowiedniej osoby, która nam powie, jak do tego podejść, możemy wszystko spieprzyć. Wiecie, inaczej jest, jak jedziemy samochodem i ktoś nam klapsa strzeli, no nie mieliśmy wpływu, no uderzył w nas, no mleko się rozlało, nie? A czym innym jest, jak my się zagapimy przez patrzenie w komóreczkę, kogoś strzelimy i tak później, kurczę, można było tego uniknąć. I w przypadku takiej rysy, w której
nie mamy przecięte lakieru bezbarwnego do lakieru bazowego. Wszystko możemy uratować, tylko odpowiednio musimy do tego podejść. A jak najlepiej sprawdzić to, czy przecięliśmy lakier bezbarwny do lakieru bazowego? Wystarczy przed przystąpieniem do usuwania takiej rysy zmywacz bądź woda. Czy to spryskiwaczem polewamy, czy wodą. Jeśli rysa zalewa się i znika, to znaczy, słuchajcie, że jesteśmy w przysłowiowym domu, jesteśmy w stanie z tego wyjść w 100% i zrobić to tak, żeby nie ponieść absolutnie żadnego ryzyka i porażki przy takiej naprawie. Wszystkim dobrze znaną i powszechnie stosowaną metodą na usuwanie grubych rys, no to no papier wodny, papier na wodę, gdzieś tam gruba rysa, zaczynamy od gradacji 1500, jedziemy w górę 2000, 2500, później polereczka i w teorii wszystko znika. Tak długo, wiadomo, szlifujemy, aż rysa znika, później polerka, no i gra. Gra i buczy. Czy ja tak robiłem, czy tak robię? Tak, tak, jak najbardziej. Czy tak robią ludzie, którzy zajmują się na co dzień profesjonalnie detailingiem? Tak, no wiadomo, różnych materiałów ściernych się używa, jak najbardziej takie praktyki stosuje. Ale czy Wy, kiedy nie macie wprawy i zdarzyła Wam się rysa na własnym samochodzie, a no, nie daj Bóg, to fajny samochód, znaczy Wam daj, ale no, nie daj, żebyście się zabierali na fajnym samochodzie, jak nie macie zielonego pojęcia, nie. Uważam, że nie. To, że tam wypolerowało się, wiecie, wujkowi, cioci, teściowi na fuszkę samochód, nie? I coś tam się przypolerowało, no to w mojej opinii nie powinniście się za coś takiego zabierać. Wiecie dlaczego? No bo tak jak już powiedziałem przy tej grubej rysie, tam już wszystko, jak macie coś takiego, to tak, ćwiczcie sobie pędzelki, kiedyś już pokazywałem, cudawianki można robić, słuchajcie, na kiju. Jak nie wyjdzie, no to i tak musicie do lakiernika pojechać albo kogoś, kto się zna, bądź podejść do tego za jakiś czas, kiedy umiejętności nabierzemy. Tam można wszystko, ale w momencie, kiedy można coś naprawić, a zabieramy się za coś i spieprzymy to, no to ból dupy potężny. Moi drodzy, ten odcinek to nie jest absolutnie pstryczek w nos, bo gdzieś tam szacunek pełen do innych twórców, ale jak coś Wam nie pyknie, często nie pyka, no bo jak coś się nie uda, to nie jedziecie, słuchajcie, do mechanika, do elektronika, do pana od detailingu, tylko przyjeżdżacie do lakierni. Przyjeżdżacie do lakierni, że pana tu ja polerowałem sam, nie? To jakieś przebarwienie, ciemna plama, pan to dociągnie polerką, bo pan ma lepszą rękę, mi coś tu nie wyszło, pan to tak dociągnie i już będzie git, nie? No i w tym momencie zaczyna się płacz i lament, bo zabraliście się za małą ryskę na fajnym samochodzie, nawet za kilkadziesiąt tysięcy z oryginalną powłoką. Okazuje się, że tam jest lakier trójwarstwowy, bądź jakiś ksyraliczek ładny, bądź perła, słuchajcie, transparentna totalnie. No i się mówi, no nie, proszę pana, wie pan, tutaj rysa jest w tym miejscu, tu musimy wskoczyć tutaj, a tu jeszcze jest jedno uszkodzenie, to przy okazji, no i... No i z jednej ryski robią się trzy elementy, jakaś diagnoza, wskakuje, wiecie, 2-3 tysiące, płaszcz, co on do mnie mówi, ryska, 2-3 tysiące, tak, tak, tak często się kończy, tak często się kończy i lakiernicy wiedzą, o czym mówię, no bo w lakierniach, których jest, wiecie, rotacja miesięczna, no to bardzo wiele, bardzo często zdarza się, że ludzie przyjeżdżają, nawet kilku ludzi w miesiącu przyjeżdża z rysą, którą kombinowało i nie wykombinowało. Moi drodzy, granica, po której stąpamy, jeśli chodzi o lakier bezbarwny, jest tak cienka, że mało kto sobie zdaje z tego sprawę. Żeby Wam to dokładnie zobrazować, o co mi chodzi, to mam tu tablicę, rozrysuję Wam przekrój i pokażę Wam, dlaczego jest tak i nie inaczej i jeśli cokolwiek chcemy z tym robić, jak do tego powinniśmy podejść. Blacha alu. Na blasze alu leży zabezpieczenie antykorozyjne w postaci kataforezy. W przypadku blach stalowych również, tylko poprzedzone jest to ocynkiem. Kataforeza. I kataforezy możemy przyjąć, że jest tutaj między 10 a 20 mikronów. Kolejną warstwą na kataforezie jest podkład, tak zwane tło, nadawany w zależności od kolorystyki samochodu i również jest go w granicach 10-20 mikronów. Na podkładzie leży już kolor bazowy, popularnie mówiąc kolor samochodu i też oscyluje on w takich widełkach. I warstwa, która nas najbardziej interesuje w przypadku dzisiejszego odcinka, to jest lakier bezbarwny i tutaj jest go zazwyczaj ciut więcej. Dlaczego? No bo warstwa dekoracyjna z jednej strony, późniejsza korekta, przewidziana eksploatacja samochodu na korektę lakieru, na polerowanie, na ścieranie. Wiadomo, jakaś warstwa UV, jest tam napisane, nie widziałem nigdy tego UV, ale ponoć jest to UV. Odporność na zarysowania, na kamienie, no, dokładnie wszyscy wiemy, jakie bezbarwny ma odporność na zarysowania i kamienie dzisiaj. No ale jest go, słuchajcie,
jeśli chodzi o ten samochód, 20-30 mikronów. Jak można to sprawdzić? Można to łatwo sprawdzić. Słuchajcie, tak zwaną kopalnię odkrywkową sobie wiele razy robię, czyli kopię delikatnie, przecieram każdą warstwę. Jak już jestem na granicy do kopania się, czy to do lakieru bazowego, czy z lakieru bazowego do tła, no to za każdym razem pomiar i można to zrobić, można sobie zmierzyć mniej więcej, sprawdzić na uszkodzonym elemencie, ile fabryka tutaj dała wartości, ale musimy zdać sobie sprawę, że te widełki troszeczkę oscylują. Komuś się może wydawać, że 20, 30, 10, 20 to są bardzo duże odstępy liczbowe. No nie, słuchajcie, 1 mikron to jest 1/1000. Brodzimy naprawdę w tak cienkich granicach i jeśli chodzi o lakier bezbarwny, to jest go zawsze ciut więcej. Asumując górne i dolne wartości naszych poszczególnych powłok, dokładnie takie wartości między 50 a 90 występują na naszej masce. A jak w tym wszystkim wygląda nasza rysa? Wygląda dokładnie tak. Rysa, którą zrobiliśmy w grubości lakieru bezbarwnego, tak założyliśmy, oscylującego między 20 a 30 mikronów, to sięga, słuchajcie, niemalże do lakieru bazowego. Czy z wybraniem takiej rysy poradzi sobie lakiernik? Jak najbardziej. Czy poradzi sobie ktoś, kto zajmuje się detailingiem? Jak najbardziej. Czy poradzicie sobie wy, kiedy wypolerowaliście 2-3 auta? W mojej opinii nie ma takiej możliwości. Słuchajcie, nawet jeśli wam się uda, to stawiałbym to jak trafienie, słuchajcie, no dobra, może nie szóstki w totka, piąteczki w totka. Teraz jak wygląda usuwanie takich rys, jeśli chcemy to zrobić, jeśli gdzieś tam znajdziemy, słuchajcie, lakiernika czy kogoś od detailingu, który się podejmie, mówi, a spróbuję, zaryzykuję, no bo to też nie jest tak, że ktoś wam powie przy grubej rysie na 100%. Jeśli się uprzecie, myślę, że osoba, która zajmuje się tym na co dzień i tak zwany ma łeb na karku, no to jak się uprzecie, że chcecie dopolerować coś, dociągnąć taką rysę, no to wam powie na swoją odpowiedzialność. W wielu przypadkach się to uda, ale też nawet najlepsi wymiatacze gdzieś tam mogą się przejechać. To jest tak, wiecie, jak ze sportem, balansowanie na linie takiej, nie? Jak mamy zabezpieczenie, to sobie możemy pobalansować. Jak nie mamy, no to raz się uda, raz nie. W większości przypadków się uda, jeśli mamy wprawę. I słuchajcie, jeśli chodzi o wybieranie takiej rysy, jeśli chcielibyśmy wybrać, no to wygląda to tak. Tutaj mamy lustro lakieru bezbarwnego i zaczynamy ścieranie. Z tym, że zaczynamy ścieranie od większej powierzchni, bo gdybyśmy zaczęli ścieranie w miejscu rysy, słuchajcie, zaczęlibyśmy wycierać tutaj, no to powstałoby bardzo mocne wizualne wgłębienie. No to nawet jeśli byśmy usunęli taką rysę, dokopalibyśmy się, słuchajcie, do samego końca tej rysy i teoretycznie wybrali tą rysę, no to w praktyce wyglądałoby to tak, że ta rysa przemieniłaby się normalnie w deformację, ktoś by powiedział w gniota, uszkodzenie, patrzylibyśmy z kąta, wszystko by zafalowało. Żeby zgubić tą różnicę taką optyczną, no to zawsze obiera się większy obszar przy matowaniu takiej rysy. Mamy powiedzmy taką rysę, no to zawsze w większym obszarze matujemy, a w przekroju wygląda to tak. Widzicie? To załamanie tych linii zupełnie inaczej wygląda i tak samo jest to odbierane w naszych oczach. I w momencie, kiedy dotarliśmy do tego miejsca, to znaczy, że usunęliśmy rysę. No i załóżmy, że udało nam się, słuchajcie. Nie dokopaliśmy się do lakieru bazowego, wypolerowaliśmy, rysy nie ma. No ale czy możemy powiedzieć, że wszystko jest, słuchajcie, tak jak przed zarysowaniem na 100%? No nie, no bo coś, czego nie da się uniknąć, podczas jakiegokolwiek cięcia, jakiejkolwiek korekty, to jest mora lakieru. Występuje ona tu, na lustrze lakieru. Mora, cytryna, zwał jak zwał, coś, czym samochód wyjeżdża z fabryki, każdy samochód z fabryki. Jest ona potrzebna do prawidłowej eksploatacji lakieru. Pokrótce mówiąc, jeśli mamy fale, górki, dołki, każde mycie, każde delikatne zarysowanie, przetarcie gąbką, szmatą, czykolwiek, odbywa się najpierw, słuchajcie, po wzgórkach. Części zapadnięte nadal są częściami świecącymi, tak? Dlatego tak duża różnica jest podczas eksploatacji czegoś, co jest wycięte w tak zwany pień, gładkie jak lustro pod gdzieś tam showkary, a samochodu z morą. I teraz w momencie, kiedy nawet nam się udało, słuchajcie, wybrać taką rysę,
nie mamy mory lakierniczej w bardzo dużym obszarze, co jest widoczne, co jest widoczne. Jedne samochody mają tą morę ostrzejszą, drugie mniejszą, jeśli chodzi o grupę waga, no Audi ma tą morę bardzo fajnie ulaną, ale jak weźmiemy sobie jakiegoś już Hyundai'a, czarny jeszcze, słuchajcie, solidowy, to jest wszystko ostre, jak taki manewr zrobimy, no to widać tą plamę taką wyciętą, lustrzącą się, rysy nie ma, ale też nie zawsze jest ok. Kolejnym minusem jest to, że mimo, że nam się, wiecie, udało, przyfarciło się, jesteśmy na tej cienkiej granicy, wypolerowaliśmy, hologramu nie ma, każda następna korekta, każde dotknięcie, to może być, wiecie, jeden przejazd maszyną rotacyjną, gąbką, słuchajcie, nawet miękką, może spowodować dokopanie się do lakieru bazowego. My w tym miejscu, gdzie mamy ostre cięcie, grube cięcie, rysy, tak naprawdę dzisiaj rysy nie ma, ale jak powstanie już cokolwiek obok niej i będziemy chcieli kiedyś jeszcze zrobić korektę, nie mamy takiej możliwości. No dobra, w takim razie co wtedy? Co proponujesz? Już Wam mówię. W mojej opinii grube rysy, bardzo grube rysy, nie powinniśmy ryzykować, ciąć, piłować, zwał jak zwał, tylko zakrapiać, wypełniać lakierem bezbarwnym poprzez odpowiednie przygotowanie rysy. Co to znaczy odpowiednie przygotowanie rysy? Najprościej Wam mówiąc, co Wam zaraz narysuję, dlaczego musimy taką rysę przygotować. Mamy rysę naszą wzdłuż, musimy ją przygotować matując w poprzek, po to, żeby tą ostrą krawędź, tu mamy lustro lakieru, tu nasza rysa ma początek, z tym lustrem bardzo ostry kąt, bardzo ostra krawędź. Matując naszą rysę w poprzek, my tą krawędź bardzo mocno złagodzimy, co pomoże w późniejszym wybieraniu lakieru bezbarwnego, którym zakropimy naszą rysę. Zobaczcie, wypełniamy sobie naszą rysę lakierem bezbarwnym, zawsze na górkę. Jeśli nie mielibyśmy odpowiednio przygotowanej naszej rysy i zostalibyśmy, zobaczcie, tutaj na ostrej krawędzi, my ścinając tą rysę później przez odpowiednimi gradacjami, dochodzimy do lustra lakieru, to w tym miejscu mamy bardzo ostrą krawędź, która będzie widoczna. Tak naprawdę będzie widoczna, chyba będzie to gorzej wyglądać, niż jakbyśmy nic nie zrobili i ta rysa by została. Odpowiednie przygotowanie poprzez wyłagodzenie tej krawędzi, tak jak powiedziałem, poprzez matowanie w poprzek, spowoduje, że jak nałożymy górkę lakieru bezbarwnego, zaczniemy ją ścierać od góry, miejsce styku naszego wypełnienia lakieru bezbarwnego z lustrem będzie, słuchajcie, tutaj miało bardzo cieniutką wartość, która tak naprawdę będzie bardzo mało widoczna dla oka. Czy nie będzie w ogóle widoczna? Nie. Coś będzie widać, ale będzie znacznie to lepiej wyglądać i na pewno, jeśli odpowiednio do tego podejdziemy, będzie to dużo lepiej wyglądać niż sama niezakropiona rysa. No dobra, ale teraz ktoś powie, kurczę, no coś widać, a jak wybierzesz tą rysę, to nic nie będzie widać. No nie. Moi drodzy, nawet jeśli nam się uda grubą rysę wyciąć papierem, no to dwa potężne minusy. Raz, że jesteśmy na granicy lakieru bazowego, późniejsza korekta już jest niemożliwa, jak wspomniałem wcześniej. No i dwa, w momencie, kiedy wybieramy rysę, tniemy morę lakieru na dużo większym obszarze. W przypadku zakrapiania rys możemy ten obszar odciąć taśmą. Zabezpieczyć się taśmą. Miejsce cięcia robimy troszeczkę większe niż miejsce kropienia, ale nie wyjeżdżamy za daleko. Jeśli odpowiednio zakropimy rysę, no to ten obszar, w którym będziemy ją ściągać, jest dużo mniejszy, to uszkodzenie tej mory jest dużo mniejsze niż jak w takim bardzo mocnym wybraniu, gdzie musimy się kopać, żeby nie narobić, słuchajcie, fal. W mojej opinii, powtórzę, umiejętne zakropienie rysy, mimo że jest dużo bardziej czasochłonne, jest dużo lepszą metodą. Raz, że nie uszkadzamy tak mocno lakieru bezbarwnego, uszkadzamy go. Jeśli bym powiedział, że nic nie ściągamy, no to nie, skłamałbym. Tutaj w tym momencie, gdzie będziemy dokonywać korekty tego ostatniego szlifu, ściągniemy coś, ale zobaczcie, mamy 20-30 mikronów. Nawet jak zejdziemy na 15-20, to i tak jest sukces. Dalej mamy możliwość ponownej korekty. Nawet jeśli cokolwiek się stanie, plomba się wypłucze, słuchajcie, to moglibyśmy powtórzyć taki zabieg. W momencie, kiedy wytniemy taką rysę,
naprawdę późniejsze prace są praktycznie niemożliwe. Powtórzę jeszcze raz, mora uszkodzona w dużo mniejszym stopniu. Ci, co handlują samochodami, co wiedzą, o co chodzi, no to zwracają na takie rzeczy uwagę. Gdzieś tam ktoś, kto nie siedzi w temacie, nie widzi takich rzeczy, ale plac wycięty, plac gładki, wycięty w morze gdzieś, wygląda naprawdę nieestetycznie. Dlaczego tak mało się o tym mówi i mało robi? No bo, wiecie, coś, co trwa 5 dni, mogłoby trwać 15 dni, nie? Jeśli robilibyśmy korektę całego samochodu i chcieli skrupulatnie te wszystkie grube dziary pozakrapiać i bawić się z nimi w taki sposób, jaki za chwilę zobaczycie, no to połowa ludzi nie byłaby w stanie za to wszystko zapłacić. Dobra, kończę gadać i przechodzimy do części praktycznej. Wiaderko z wodą, 2500, gąbeczka, bo się przyda, 3000, wszystkim znane, na maszynce. Mógłbym to postawić na stojak, ale chyba nie o to chodzi, no 90-80% elementów jednak na samochodzie wisi, no to pokażę Wam, jak sobie radzić, jak taką samą rysę byście mieli na wiszących drzwiach. Zbliżam kamerę i zaczynamy działać. W pierwszej kolejności idzie 2000 i tak jak powiedziałem, w poprzek. Zwróćcie uwagę, jak ją słychać. W pierwszej fazie ścierania teraz dźwięk się zmienia, bo te krawędzie troszeczkę łagodzimy. Jeszcze troszkę. I w tym momencie etap na 2000 możemy zostawić, przechodzimy na maszynę. Zmywacz odtłuszczamy i tak naprawdę wszystko jest przygotowane już do zakropienia tej rysy. Korektor z lakierem bezbarwnym. No oczywiście musi być to dobry lakier bezbarwny. Wiem jaki, no ale producent ma wyjebane, to ja też. Bardzo ważne, taśmę podklejam sobie tutaj pod dłoń po to, żeby gładko się sunęła. Normalnie ręka nam się, słuchajcie, zaciąga. Będzie łatwiej dużo o posuw jednostajny, jednolity. Jednolity posuw. Ręka u góry, druga na dole. Korektor cieknie, próba, czy leci. Mam nadzieję, że będzie widać. Tu, gdzie mamy pęcherzyk powietrza, warto jest dotknąć. Tu, gdzie zaczyna lecieć, możemy sobie też pomóc. O, z drugiej strony, już kiedyś to pokazywałem, mamy pędzelek. Więc jakieś nadmiary możemy ściągnąć albo poratować się, słuchajcie, po papierek pójdę. Przykładamy papierek i delikatnie wsiąknie. Zobaczcie, widzicie, jak fajnie? Odrywamy i znowu rożek przykładamy. No niestety musi to odesnąć, teraz ja sobie pomogę promiennikiem, bo mam promiennik, żeby tutaj przyspieszyć i Wam pokazać efekt końcowy. Tutaj jeśli mamy nadmiar na dole, również możemy, zobaczcie, przetrzeć sobie niterkiem. Tam, gdzie nie jest nam ten lakier bezbarwny potrzebny, po to, żebyśmy nie musieli go później mocno szorować, to go ścieramy. Obracamy. Na dworze piękna pogoda, otworzyłem drzwi, żeby lakier bezbarwny, na którym zakrapialiśmy rysę, się utwardził, a w międzyczasie zrobię Wam podobną rysę i będę ją próbował wyciągnąć, no ale finalnie przedrę się do powłoki bazowej po to, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, jak przeciągniemy lakier bezbarwny do lakieru bazowego właśnie na takim kolorze. $1500, bo od takich gradacji najczęściej się zaczyna. No i próba wypolerowania tego. Już powoli znika. No i zobaczcie, jak ślicznie rysy nie ma. Nie? O! Zobaczcie. No i z czymś takim najczęściej przyjeżdżacie. Proszę Pana, tu mi tak się nie dopolerowało, Pan dociągnie. Pan dociągnie tutaj troszkę, bo coś mi tu nie wyszło.
Tak wygląda właśnie efekt przepolerowania. Rozciągnę Wam to na cieńszą gradację. Przejadę jeszcze polerką, wypoleruję, żebyście dokładnie mogli widzieć, jak wygląda, jak już się przekopiecie przez lakier bezbarwny do lakieru bazowego. Ściągnąłem to ze słoneczka, wszystko jest idealnie suche, taka temperatura z 70 stopni na pełnej lampie. Słuchajcie, teraz można powiedzieć, że w tym momencie jest najważniejszy etap, bo dużego bajzlu można narobić. Największym błędem, jaki jest popełniany podczas kropienia jakichkolwiek rys zaprawek, to niezabezpieczanie wokół pozostałej nieuszkodzonej części lakieru. To jest największy błąd, jaki jest popełniany. Pokrótce mówiąc, jakbyśmy teraz wzięli ten klocek z papierem ściernym i zaczynali próbować to ściągać i równać. Najczęściej się to kończy tym, że wiecie, tu jeszcze wszystko będzie, a efekt, który mieliśmy tutaj z boku, który Wam przed chwilą pokazałem, no to będziemy mieli tu wokół. Do zabezpieczenia szlifowanego miejsca, tego nadmiaru lakieru bezbarwnego, ja lubię używać, słuchajcie, taśmy i to takiej tandetnej taśmy, szarej do pakowania, bądź przezroczystej. Dlaczego? Kiedyś robiłem już zaprawkę i ktoś tam zwrócił mi uwagę, że o, mogłeś już lakierniczej użyć, no to bieda, edition, taka taśma. Wiecie, o co chodzi z tą taśmą? Ona jest bardzo chuda. Ma chyba ze wszystkich taśm, jakie są na rynku, ta taśma do pakowania jest najchudsza, a nam chodzi o to, żeby zabezpieczyć tą powierzchnię wokół, dokładnie, i żeby ona jak najniżej zeszła do lustra lakieru, no bo im grubsza, im wyższa taśma, tym tak naprawdę z tą taśmą mniej ściągniemy tego nadmiaru lakieru bezbarwnego. W momencie, kiedy my mamy bardzo cieniutką taśmę, doprowadzamy to wszystko do samej taśmy i na samym końcu, w ostatecznej fazie, odklejamy taśmę i dopiero robimy ten szlif końcowy i tak naprawdę tym ruchem, tym manewrem niewiele uszkadzamy oryginalnego lakieru bezbarwnego wokół całego uszkodzenia. I do zeszlifowania, wyprowadzenia takiego zakropionego miejsca lakierem bezbarwnym oczywiście twardy klocuszek jakiś, ja tu mam taki dębowy, wyrównany idealnie. Możemy użyć kupnego klocka, nie ma to znaczenia, ma być równy. No i papiery, no na wodę najczęściej. Jakie teraz gradacje? No to myślę, że od 1500 w górę, tak jak już wcześniej powiedziałem, do 3000. No ja nieraz hardkorowo cisnę takie rzeczy, nawet zaczynam, o, grubo zaczynam. Ale to, od czego zaczynamy, nie ma znaczenia chyba. Chyba od pewności siebie, od umiejętności, no bo jak odpowiednio do wszystkiego podejdziemy, widzimy, co dana gradacja robi, to tak naprawdę w odpowiednim momencie skończymy i jesteśmy w stanie z wielu rzeczy wyjść. Ja radziłbym, jeśli już się porwiemy na coś takiego, no to zacząć od 1500 i do góry. Zobaczcie, teraz założę sobie 800-eczkę na mokro i na sucho ją przejadę. Nawet jak już jadę teraz 800-eczką, to zobaczcie, co się dzieje. Ja w tym momencie już ściągam nadmiar lakieru bezbarwnego, a tak naprawdę wokół jeszcze nic nie uszkodziłem. I po to właśnie jest ta taśma. Ona się będzie rwała, co chwilę będzie się rwała. Trzeba naprawdę dużo cierpliwości wymieniać tą taśmę, ale tylko, powtórzę, zabezpieczenie taką taśmę uchroni nas od przepolerowania powłoki. Moczę w wodę wszystko i pokazuję Wam po kolei etapy, jak będę to polerował. Zmiana gradacji na 1500 i to samo. Dobra. Odklejamy. Będzie się bardzo ciężko odklejać, bo tu już mamy praktycznie taśmę ściągnięte, tylko został sam klej. Ale jak nie pójdzie, możemy sobie pomóc zmywaczem. Taka taśma, zobaczcie, zaraz zejdzie bez problemu. O, klej schodzi idealnie. Ja wiem, że są taśmy, które tego kleju by nie zostawiły, no ale też mają inną grubość, to co powiedziałem. Nie jesteśmy w stanie przy innej taśmie zejść tak bardzo bliziutko równej powierzchni. Przeklejamy taśmę trochę wyżej. Zawsze staramy się, żeby ta taśma w miejscu tutaj blisko zakropienia była jak najrówniej przyklejona, bo każda wystająca część, każde zmarszczenie będzie ścinane przez papier i od razu otwieramy taką taśmę. Jeśli ją, słuchajcie, bardzo równo przykleimy, no to zupełnie inaczej nam się to wszystko szlifuje. Mówię tutaj o tych krawędziach taśmy. I z powrotem 1500 i jedziemy tak długo, aż nie będą nam wystawać żadne świecące miejsca.
przecieramy, kontrola. Jeśli już widzimy taką malutką tylko poświatę z tego lakieru bezbarwnego, który nam został, w tym momencie już odklejamy tą taśmę, zmieniamy papier na 2-2,5 tysiąca i próbujemy wszystko wyłagodzić, wyrównać. Teraz ściągnę kamerę, zbliżę, pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda, ile zostało już tylko tego lakieru bezbarwnego. I tak przygotowana powierzchnia czeka na zmianę gradacji na 2000. Zakładamy 2000 i całą długością klocka w poprzek do rysy, delikatnie, już naprawdę delikatnymi ruchami, żeby jak najmniej ściągać lakieru bezbarwnego wokół naszej rysy. Wyrównujemy to wszystko, parę ruchów, zmiana gradacji na 2500, co zaraz zobaczycie. Wykończymy to 3000 i tak naprawdę zostaje nam tylko polerka. Bez żadnego docisku, tylko praktycznie kładziemy klocek i ruchem posuwisto-zwrotnym delikatnie, co chwilę mocząc. Tyle wystarczy. Zmieniamy na 2,5. Tu mam przygotowane 2,5 i to samo. Po 2500, 3000 przejadę od razu tą rysę, którą przecięliśmy, żeby to też wypolerować, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak wygląda jedno i drugie. Teraz została tylko polerka Dual Action. W dwóch krokach pojadę, trochę twardszy pad, grubsza pasta. Później zmienię na żółty, coś chudszego, dwa kroki i pokażę Wam efekt. A właściwy efekt wygląda tak, albo może wyglądać tak. Tak wygląda to w słońcu. No i też tak. Tu była rysa. Od odprysku gdzieś tutaj szła. No, tutaj złapiemy na załamanie, gdzie się odbija kratka ściekowa. Żebyście mogli zobaczyć, że nie ma nawet falowania. Oczywiście maska jest pognieciona, ale nie ma poprzez kropienie żadnego zaburzenia struktury lakieru. Oczywiście tutaj w miejscu, gdzie ta rysa była, ta mora jest mniejsza, ale jest to tylko taki obszar. Zresztą widzieliście. No to przechodzimy do podsumowania. Powiem Wam najtrudniejszego odcinka, tak mentalnie dla mnie, który dla Was do tej pory zrealizowałem. No bo jak wytłumaczyć coś, co jest tak naprawdę małą ryską? Jak to wytłumaczyć, że z tym jest problem, a coś, co jest rozdarte, to tam już problemu nie ma. Nie wiem, czy udało mi się to, dopiero jak pójdę do montażu i zobaczę, jakie są komentarze, to się dowiem. Moi drodzy, jestem zdania, że jeśli mamy fajny samochód, a już w oryginalnym lakierze, albo nawet nie fajny, o, i całokształt, no, jakoś wygląda, jest polakierowany, to, ale jednakowo, to... I w momencie, kiedy mamy jakąś rysę, grubą dziarę i chcemy coś z tym zrobić, to jeśli nie mamy naprawdę dość sporej wprawy i takiej pewności siebie, jestem zdania, że nie powinniśmy się za to zabierać. Narobimy takiego bałaganu, jaki widzieliście tutaj, jak to wygląda przepolerowane. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego problemu. Lakiernicy oczywiście, bo do nich to wszystko zjeżdża. No i to wszystko zjeżdża, tak jak powiedziałem, proszę pana, tutaj coś pan dopoleruje, bo tu ja ciągnę to jeszcze bardziej, to coś to matowe mi się robi. No i właśnie tak to wygląda. Mała rzecz, a bałagan potężny. Jedziecie z czymś takim na wycenę i wiecie, abstrakcja jakaś, nie? No bo dobra lakiernia dzisiaj, no to
taka, co z sobą coś reprezentuje, jest już na mieszalniku, no to lakierowanie panelu to tyś jak zdysz, nie? I teraz dochodzi do tego cieniowanie, a są naprawdę, uwierzcie mi, takie kolory transparentne, że na cieniowaniu jednego elementu może się nie skończyć. I jest płacz, pisk i zgrzyt zębów, jak słyszymy wycenę. Mieliśmy ryskę i narobiliśmy sobie potężnego problemu, dlatego powtórzę, jeśli nie mamy umiejętności, nie zabierajmy się. Jeśli chcemy naprawić sobie coś takiego, myślę, że powinniśmy się udać do fajnej, do stacji detailingowej, bo one się profesjonalnie w pełni tym zajmują. Lakiernicy trochę kręcą nosem na takie rzeczy, no bo lakiernik jednak, wiecie, to jest zabawa, nie? W detailingu jesteście w stanie zostawić jakieś pieniążki, bo ludzie to rozumieją, że to jest czas, a w lakierni nie. Lakiernik jednak, no, dubie tam maluje, a jak ma zrobić coś drobnego, no to nie bardzo lubi. Czy to w stacji detailingowej pojedziecie i poprosicie o zakropienie, czy nie kropią, ale czują się na wybieraniu, ale myślę, że to jest jedyne sensowne, słuchajcie, wyjście z takiej sytuacji. Oczywiście ktoś, kto się zna na tym, na pewno Wam powie, jeśli jest obeznany w temacie, że głęboka rysa to na własną odpowiedzialność, bo wiecie, nikt nie jest wszechwiedzący, nie ma noktowizora, skanera w oku, do jakiej granicy. No fakt, że gdzieś tam ci, co zajmują się tym na co dzień, mielą tych samochodów, no to wiedzą, na co sobie mogą pozwolić, ale przy głębokich rysach też na pewno sobie zastrzegą, że na własną odpowiedzialność. Dekadę temu, słuchajcie, to wyglądało zupełnie inaczej. Dlaczego? Dekadę temu, jak się pojechało z grubą rysą, nie, do lakiernika, bo wtedy jeszcze nie były tak rozpowszechnione stacje detailingowe, a to nie, jak już malowane, to się nie podejmuje, nie, no bo jakby oryginalny to lakier był, no to tu bym się jeszcze podjął, bo na oryginale jest dużo, no to się wszystko pozmieniało, słuchajcie. Dzisiaj, no widzieliście, co ta maska tutaj ma na sobie. 50, 70, 9 dych to był maks, nie? Ja jeszcze coś tam znalazłem, ale nawet Wam nie będę mówił ile, nie? Ale tak dzisiaj wszyscy malują. Kilka lat temu, jak Mazda zaczęła malować trzy składniki na 7 dych, to jakie oburzenie było w ogóle, co to ma być? A dzisiaj wszyscy tak malują. Dzisiaj wszyscy zjeżdżają na 7 dych. To jest, słuchajcie, takie cięcie, gięcie materiału, że w głowie się nie mieści. No a z drugiej strony, dekadę, cofając się dekadę wstecz do lakierni w refiniszu, no to co, królowały lakiery MS, kabin było połowę mniej, śmieciory wpadały, wszyscy cieli na lustro, na kolano po trzy razy. W ogóle jak już wyjechało z lakierni bez przepolerowanego gdzieś tam kantu, to już było dobrze, słuchajcie. Jak było coś malowane, to nikt się nie chciał podjąć. Dzisiaj jest wszystko na odwrót. Dzisiaj jak jest fabryczny lakier, nikt się nie chce dotknąć, bo tam go nie ma, a w refiniszu właśnie, jak coś było lakierowane, to jeszcze możemy sobie poradzić, no bo dzisiaj w refiniszu mamy lakiery bezbarwne typu HS, VHS, tam tych części stałych jest wiele. Dwie takie pełne warstwy, to wiecie, dają, no w zależności od lakieru, ale tych mikronów naprawdę jest tam 30, 50. W refiniszu nam wychodzi element w kataforezie, średnio lakiernikowi, to zależy, wiecie to. Jeden przyłoży 120 mikronów, wyjdzie jak na nowym elemencie, tylko jedno więcej dociśnienie, zaraz jest 140-160 mikronów. I na elemencie lakierowanym w refiniszu naprawdę możemy coś podziałać, na fabrycznym już nie. Dobra, kończę. Mam nadzieję, że rozjaśniłem temat, że ci, co pokazują gdzieś swoje materiały, jak usuwać rysy, się na mnie nie pogniewają, ale po prostu mam w tym temacie inne zdanie i chciałem się z Wami nim podzielić. Kończę. Żegnam się z Wami. Do miłego, do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Autoaktywni. Cześć!